Proszę Państwa, kolejny punkt naszych obrad, zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zwiększenia w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach 801, 852, 853, 854, 900, 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa proponuje 924. Pierwsze czytanie. Referuje Pan Dyrektor Małgorzata Okarna. Bardzo proszę. A Państwa radnych proszę nie rozpędzać się, bo za chwilę też pomysłodawców naszego skarbonki poproszę o wrócenie pieniążka. Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 272791 zł. Jest to w związku z umowami zawartymi na realizację programu ciągłych, otrzymaniem praw publicznych oraz otrzymaniem odszkodowań. Kolejna zmiana 160 tysięcy dotyczy przeniesienia między działami. Jest to w ramach zadania pomocy rodzinom i osobom środowisku lokalnym przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych. I kolejna zmiana zgodnie z załącznikiem nr 3 w niniejszej uchwały dotyczy zmian w planie dochodów planowych zawodów finansowych. Dziękuję Panie Dyrektor. W tej sprawie jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska grup radnych nie widzę. Zatem bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Jest zgodnie z paragrafem 36 ust. 4 miasta Krakowa. Wyznaczam termin autopoprawek na dzień 2 października 2012 godzina 15 i ostateczny termin poprawek na dzień 4 października 2012 godzina 15. Kolejny punkt naszych obrad, proszę Państwa, zmiana uchwały nr 8 łamane przez 63 łamane przez 11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa na lata 2011-2033 z późniejszymi zmianami. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 925, pierwsze czytanie, referuje Pani Alina Kwaśniak. Zapraszam. Nie, że za temu proszę uchwalić. Dziękuję uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zmiana obecnie obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika z konieczności opracowania zapisów litery do zmian w prawie dotyczącym miasta na 2012 roku oraz zmian w planie limitu wydatków na wydanie przedsięwzięcia. W wyniku wprowadzonych zmian w roku budżetowym zmiany dotyczą kwota dochodu powołań, wydatków powołań oraz kwota nadwyżki operacyjnej. Natomiast wielkość deficytu nie ulega zmianie. W 2012 roku wzrosły dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym wydatki bieżące wynikające z wyniku wydatków na przedsięwzięcie. Zmniejszenie uległy dochody majątkowe, w tym dochody majątkowe ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w związku z dokonanymi przesunięciami środków z planu roku 2012 na rok 2013. Konsekwencji skutkuje to zwiększenie planu dochodów w kolejnych latach i latach 2013-2014. Zmniejszeniu uległ również plan wydatków majątkowych, w tym wydatków inwestycyjnych wynikających z wyniku wydatków na przedsięwzięcia. W kolejnych latach i latach 2013-2014 zwiększenie wynikają wydatki bieżące, wynikają z przeznaczenia środków zadania kwotowych do zadania bieżące oraz zwiększenia planu wydatków pozostania realizowanych wraz ze środkami bezrozumiennych wspólnie europejskich. Natomiast zwiększenie wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 3,13 milionów, a w 2014 o kwotę 1,3 milionów wynika z przeznaczenia środków bezrozumiennych na realizację zadań majątkowych oraz zmiany z wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi. Zmiany na poszczególnych konkretnych przedsięwzięciach wymagały dokonania stosownych zmian w załączniku nr 3, część A1, część A2, a szczególnie dla przedsięwzięć wieloletnich planów inwestycji oraz załączniku nr 3, część B, wieloletnich planów przedsięwzięć z zakresu wydatków bieżących, jak również co do skutku zakresu życiowych zadań inwestycyjnych w innym załączniku nr 3. Szczegóły zostały przedstawione Państwu w poszczególnych załącznikach. Dziękuję serdecznie. Tak jak już Pani wspomniała, jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Zatem otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Nie widzę. Zatem stwierdzam odbycie pierwszego czytania, jest to z paragrafem 36 ust. 4 miasta Krakowa. Określam termin autopoprawek na dzień 2 października 2012 godzina 15 i ostateczny uchwalenia poprawek na dzień 4 października 2012 godzina 15. Kolejny punkt naszych obrad, sprawa Komisji Nauk Miasta Krakowa, projekt przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, druk numer 910. No i panie przewodniczący, zapraszam, referuje pan przewodniczący Bogusław Kośnicki. Gdzieś powinien być. No właśnie, no nic, będziemy go poddawać w późniejszym terminie. Przechodzę do kolejnego punktu.